Cześć, Mako, z tej strony Ferguson Kerr, witam u mnie na kanale w grze Cyberpunk 2077 w kolejnym materiale, gdzie z panem próbujemy odzyskać jej szefa z jej rodziny. Także będzie trochę do roboty, panam tutaj zostaje, a my idziemy na zwiady, wejdź na teren obozu. Jak to zrobimy, jeszcze nie wiem. I pokazuję, że mogę wejść po prostu tędy. Tutaj dronem sprawdzałem, że można wejść w ogóle całkiem przez główne wejście, ale czy my chcemy tak od razu walkę, taką mega walkę zainicjować, czy chcemy bardziej się podkraść? Okej, jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Dobra. Ja spróbuję go wykończyć. Nie podoba mi się to. Dobra, śpi. I mam nadzieję, że nikt nie będzie go szukać. Ani też nikt nie będzie za nim płakać. Czy ja teraz zapominam, bo gram w tego Hitmana i tutaj. I tutaj jest tak, że na kontrolu jest podświetlanie sobie rzeczy, a tutaj to jest gdzie indziej. Dobra, tutaj mamy coś. Co to za skrzynka? A, tu pewnie mogę zwłoki, dobra. Myślę, że będziemy mogli tutaj wejść na górę. Hop! Ej, dobra, trochę ludzi jest. Uszkodzenie broni. Wszedłem. Czy będziemy mogli ich sobie zabić tak na spokojnie? Trochę tego jest. Miałem coś takiego tutaj jak. Jak. Kurde. Czy on tu przyjdzie? A on sobie poszedł tam. Czy jak ja go palnę, to... Dobra, śpi. Lecimy z następnymi. Ujawnienie interfejsów. A jak było, żeby pokazywało mi ten... Tutaj nie ma nic takiego ciekawego, dobra. O nie! To twój koniec! Tyle z podchodów! Nightsolaj, zabierajcie się stamtąd! Dobra, no. Ale spieprzyłem, jak zwykle. O, uła, kurde, zaraz. O! Dobra, za ciężarówkę! Bierzemy snajperę. O kurde, jak nie trafiłem. Tu ja... Ale schodzi na lewo. Przestań odpierdalać i wyłaź. Clear. Kurwa. Dobra. Okej, F5. Rzeczy można pozbierać. W ogóle możemy sobie pozbierać jakieś rzeczy, jak już tu jesteśmy. Wyjdź sam, to szybko z tobą skończę. Gdzie ona jest?
Dobra, my musimy tu wejść tak czy siak. Może gdzieś tutaj z boczku? Dobra, tutaj nie wejdziemy. Jakie mamy w ogóle... Jakie mamy w ogóle granaty? Ej, patrzcie jaki to jest... Dobra, idziemy do środka. A dlaczego mi pokazuje... Ua! Oczywiście, po co przeładować broń, nie? Czy to jest gdzieś tu? Aha, dobra. Otwieramy. W końcu cię znajdę i wtedy. A, jasne. Wtedy się, kurwa, zabawimy. Aha, że ja się z wami nie zabawił. Dobra, pliki. Coś tu możemy ten? Nic tu nie możemy wziąć. Wiadomości mamy dwie. I tyle. Wyjdź sam, to szybko z tobą skończę. Pompka, ale ja nie chcę. O, tutaj. Generalnie. Sprawdź monitoring opcjonalnie. No i co? I sprawdziłem. Gdzieś wlazł do kurwy nędzy. Gdzieś, aha, dobra, ja tu miałem. Gdzieś lokalna. Wyłącz. Przejęcie zdalne. Dobra, wyjazd stąd. Ja tu coś ponaciskałem dziwnego teraz, zamiast jedynki i tak dalej, to nacisnąłem sobie F2, F1. Dobra. W końcu cię znajdę i wtedy, się kurwa zabawimy. Gdzie to jest wejście do piwnicy? Tędy, okej. Ja bym chciał ekwipunek i zmienić sobie granaty, bo jakie ja mam tutaj. Natychmiast przywraca. Nie, to. Mamy jakieś granaty, mamy tylko 5. Polera. Sprawdźmy to. Zobaczmy, co to jest. Przestań odpierdalać i wyłaź. Dobra, coś mi się tu już zaliczyło. Clear. To i idziemy uratować ziomka i tyle chyba. Pozbieramy sobie te zielone rzeczy. O, tutaj są, no to czemu by ich nie zabrać? Pójdźmy zatem, pójdźmy! O, jest i... Panam, jest tu jakaś dziewczyna. Martwa. Wypatroszyli ją. Chyba nie tylko ze wszczepów. Pierdoleni Rafeni. Właśnie tacy są. Posuną się do wszystkiego. No, nie fajnie. Skanujmy to i zobaczmy, czy coś może jest. Patrzcie, już bym ominął sobie tutaj skrzyneczkę. Kurwa! Reload? Czy będzie jakiś kozak tutaj? Myślałem, że już jakieś fajne czerwone rzeczy, ale dobra. To mnie nie interesuje. Look na ten. Możemy sobie ewidentnie zajrzeć. Sieć. Te pliki jakieś do... Aha, tu generalnie to widzieliśmy raport i tak dalej. Ale idziemy dalej. Ale bojowo. Okej, chyba go widzę. Czy on... żyje? Chyba tak. Dobrze, zabieraj go stamtąd. Sol? Momencik, ja tu muszę pozbierać rzeczy. Masz moje pierdolone cygaro? Po co ci cygaro, gościu? Cygaro? Cygaro? Mówiłem wam, skurwysyny. Cygaro. Dobrze zmrożona flaszka i dwie dziewczyny do towarzystwa. I wystarczy? To. Albo możecie pocałować mnie w dupę. Spokojnie, Sol. Jestem z Panam. Panam? Panam odeszła. Nie odeszła. Zabieramy cię stąd. Chodź.
ziomek. Jesteś tym najemnikiem. Mocno cię obili. Chyba będziesz tego potrzebować. No i... Da radę? Da radę. Teraz możemy iść w tany. Nie jest źle. Chcę cygar i dziewczyn. Brzmi jak Sol. A teraz wynoście się stamtąd. No to teraz... Tutaj zrobił się burdel! Zaraz może być jeszcze większy! Wiem. Musicie się wydostać z budynku. Jadę po was. Dawaj. Padł. Dobra, dostaliśmy coś tam, idziemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Kurwa, ja zaraz... Nic ci nie będzie. Padamy, kurwa! Clear. Tam jest ktoś. Uwaga! Nadciąga kawaleria! Idziemy. Główna brama, bądźcie gotowi! Pięknie wsiadło! Dobra, pad. Idziemy, ho, kumo. Szybko, skakujcie na tył! Bang! Czy będziemy strzelać w kogoś? Czy będzie... Gdzieś wlazł. No i subcio. Łatwo przyszło. Popełniasz błąd, pana! Znowu! Co? Błąd? Te skurwysyny chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieziesz nas do obozu, podasz im ją na tacy. Spójrz w okno, idioto! Burza zatrze ślady! No to nie wpadłem. W ogóle Johnny się dawno nie pojawił. A zatrze krew? Co? Mamy ich na ogonie! Kurwa! Wiem, co się będzie działo. Taki mam, przeczuwam, że chyba będziemy... Otworzymy drzwi z tyłu i będzie ogień. Chyba, zaszedł że... mnie! Musimy ich zgubić! Świetny pomysł na zatarcie silnika. Pierdol się, Sol! Więcej z niego nie wycisnę! Odetnijcie ten ogon! Przygotuj się! Dobra. Ja lubię strzelać. Alde Caldos! Kurde. Co mi się celowi? Kurwa, następni! Ściągnijcie ich! Zjeżdżam z drogi, będzie rzucało! A nie no. Burza! Zaraz nas walnie! Musimy gdzieś przeczekać. Takim, kurwa, stąd bieg! Pobliżu jest opuszczona farma. Zabieram nas tam. Zepsuł mi się celownik w ogóle. Kurwa! Chcesz mi rozwalić głowę? Niedobrze. Dostał tam któryś. Nie, muszę strzelać bez... Wóz mocno oderwał! Dłużej tak nie pociągnę! Stoi spowolni! Czekaj, kurwa! Kurwa! Ja zaraz! O! Ha! Elegancko! Okej, mamy ich z głowy! To nie ja. Świetnie poszło, dziewczyno. Lepiej bym tego nie zrobił. Dzięki. I co, to tyle? To tyle? No kurde, w ogóle nie dość, że go uratowaliśmy, to jeszcze ma jakieś pretensje. Nie wiem. Widzicie te zabudowania? Tam tak. Przeczekamy. Pamiętam to tak miejsce. Jest. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. Wszystko się okaże, jak dojdziemy na miejsce. Ja sobie tu podniosę mikrofon troszeczkę. Poszukaj. Wszystko! Do środka! To nie powinno być problemem. To jest. Wchodzimy do środka, skoro nie samo się znalazło. Znaczy ja mogę coś... Nie, dobra, chyba muszę iść tutaj. Muszę złapać od tego. Okej. Okay. Ja już coś tu od razu widziałem.
W ostatniej chwili. Ta. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Nic tu więcej nie ma, jest mega ciemno. Nic chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Vi, możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Standard. Indal sobie zostawili tu sporo gratów. Śpieszyli się. Elegancko wygląda, dobra. Ofertę od biotechniki. Świetną. Odsprzedać ziemię albo... Tuwaś? Tego nie wiesz. Komponenty. Napraw. Koparki i buldożery. Hej, zadziałało. Mamy światło. Tomasz elektryk. No, mamy światełko. Co będziemy robić teraz? Cholera. Zimno się robi. Teraz będzie napal w piecu, wymasuj mu nogi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Oczywiście, że mi się uda. Wiesz co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. Standardowo ja muszę wychodzić. Tak, wbijmy na kama, a ja odpalę. Dobra. Ale wieje, żebym nie dostał czymś na ryja, nie? Czy mi schodzi z życie też? Ewidentnie, wi złota rączka, jak nic. Co? Aż tak bardzo nie wieje, nie przesadzaj. No i popatrzcie, pyk, ogrzewanko chodzi, piecyk chodzi, światło jest, może kreweteczki, kebaba. Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Mamy. Szczęście. To dobre słowo. Ujde. Aha. Stefala? Szykuje się dłuższe kazanie. O karaluchy. Lepiej sobie usiąść. To może trwać godzinami. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z Ravesami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich... Nie czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mhm. Może tak będzie lepiej. O, Kimkę ściągnąć i lecimy dalej. Sami z Rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Vi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Nie wkurzaj się, ale myślę, że Sol może mieć rację. No trochę może mieć rację. Dlaczego? Wiesz, jak to działa w Night City? Każdy walczy o swój kawałek ulicy. Kiedy wyskakują na ciebie boosterzy, szukasz pomocy silniejszych kumpli. Mówisz o gangach. Zasada jest ta sama. Powinnaś chociaż to wziąć pod uwagę. Słyszałaś, panam? Tak brzmi głos rozsądku. Wydaje mi się, że dobrze ten... Tylko to słyszę. Mieliśmy parę spięć. Kilka, jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. I ona taka zbuntowana dziewczynka. Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Dobrze. A teraz chyba muszę się walnąć w kibę. No chyba byśmy raczej musieli wszyscy pomóc się... Pomóc ci? Pieprz się panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. No i co teraz? Co to było? Habub? Tak. Habub? Oktany to ma.
Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypię pod dachem, a to już drugi raz z tobą. No trzeci raz i wiesz co. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz jak to jest mieć sufit nad głową. I co, tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po całym dniu? W sumie to było, no nie przemyślałem tego. Nie chciałbyś tego. Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Ściągnij buty? Co masz na myśli? W tym motelu stawiamy na satysfakcji klienta. Czego sobie pani zażyczy? Nie wiesz, czego bym chciała. Wiesz co? Lepiej już chodźmy spać, to był cholernie długi dzień. Znowu mnie zbywa, dlaczego, no? Vi, dziękuję, że przyjechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Nie ma problemu. O? Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie tak? Wiem, jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle jak nie przestało wiać, spać. Jak dalej wieje? Nic a nic. I znowu kima. I co, ja rano się obudzę i my też będziemy spali? Zaśniemy? Co się teraz wydarzy? O, jeszcze proszę, uwaga, Johnny cię zjawił. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę państwu przyjemnych snów. O, ktoś tam przycina komara. Znaczy, ktoś chrapał. Ewidentnie. I co? No tak, myślałem, że ich nie będzie. Wiele się nie pomyliłem. No cóż. Gdzie ona jest? Ja bym z nią chętnie porozmawiał, ale... A, musimy wyjść. Czyli ona będzie gdzieś na zewnątrz? O, nie, patrzcie, jest. Patrzcie, kto wstał. Hej. Osiemka. Jak się spało? Dobra robota, V. W starym stylu. Tak sobie. Nie czuję pleców. Kurde, chciałem. Jak wrócę do miasta, walę prosto do Reapera. Muszę usunąć parę sprężyn. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Ty po prostu nie potrafisz usiedzieć na tyłku, co? To nie w moim stylu. Ale to nie znaczy, że nie wróciłam do klanu. Chodź. Okej, czyli wróciła jednak do klanu. Super, a... To, o czym wczoraj gadaliśmy z Solem. Oboje pieprzyliście bzdury, ale w jednym muszę mu przyznać rację. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Lewy. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Dostałem snajperkę? Gdzie? Gdzie ona jest? Czy ja wiem, czy ja mogę ją wziąć, ale ja mam generalnie... Będzie w dobrych rękach. Lepszą. Wiem. No to... To co? Jeszcze raz dzięki. Pa, pa. A poczekaj. Odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu... Nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej... taka. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. No, spory. O, teraz uwaga.
Zresztą żony nam... W innych okolicznościach powiedziałbym jedź za nią. Ale teraz spójrz tylko. Takie dziewczyny bardzo trudno dogonić. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A tobie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. Ja również i wy myślę też. Bęk, usiądź na barierce i poczekaj z Takamurą. Z Takamurą, tak. Czy mamy tu w ogóle gdzieś możliwość... Nie ma tu ani jednego teleporta? Nie ma nic. Nie ma nic, moi drodzy. Także... no najbliższy jest ten tutaj, który sobie mogę tu oznaczyć. Ale wydaje mi się, że nie będę zaczynać nowego... Bo tutaj gdzieś było jeszcze wybuchowe anihilacje sprawy. Champion na walkę z Glen. Okej, to możemy sobie też któryś dzień zrobić. A to spotkaj się z Elizabeth, sprawdź mnie. Czy... Tu Judy? A gdzie tu było wyjść? O, a zaczekaj jeden dzień, to prawdopodobnie jeszcze będziemy musieli poczekać. Więc... myślę, że nie będziemy teraz nic zaczynać nowego, no bo jak te wątki są czasami... dziwne i zaczynają się też ogólnie. Jedne są dłuższe, drugie są krótsze, więc nie chciałbym po prostu... Zmiana kamery. Najlepsze też to, że kamera nie chce mi się zmienić. No serio, nie można zmienić kamery. Wpadam w to. Dobra, jednak nie wpadam. Ja się tam... Oj. Napisz do kule. Aj, kurwa. O jest, dobra, można napisać. Nic nowego, wykryto uszkodzenie. Tutaj w ogóle jest jakaś haja. Czy ja dobrze widziałem tutaj na mapie, że było oznaczone? To mogłoby mi przejść, ale dobra. Skąd mam wiedzieć, komu pożyczyłem? Zabawimy się! Dobra, no, oni słabi są. Ale dobra, może też nie do końca. Dlaczego mi zmieni... O, tu. Jeszcze jeden? Dobra, ten się tam poddaje. Więc... dlaczego mi zmienił ogólnie, generalnie, tą snajperkę? Otwórz. Jeden. A, tylko drugą wyciąga. No super. Bardzo miło z twojej strony. Ale ja bym chciał wejść sobie w ekwipunek. I dlaczego mi ją zmieniło? Zobaczmy porównanie, momencik. Ja mam założoną ogólnie... Gdzie jest ta snajperka? Tą, którą ja używam. Nie chcę tej snajperki. Ja chcę z powrotem swój karabin, który jest... tutaj. Dobra, bo to trzeba kończyć. Ten się fajnie schował. Super, super, bardzo miło z pana strony. Pierdole, dzięki. Nie ma za co. Mało brakowało. Coś tam dostaliśmy. Ktoś tu się jeszcze chowa gdzieś? Nie, czy ja będę z nim rozmawiał? Też nie, dobra. Tak, ktoś... może na dachu? Aha, to jest ta antena. Dobra, takim oto sposobem ja wam podziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie mogę tego teraz zrobić. A teraz? Aha, bo może się wczytują różne dziwne elementy. Także ja wam dziękuję, jak co, to widzimy się za niedługo i cześć.